Ciężki sprzęt od kilku dni równa teren i przygotowuje go pod budowę. Wyciętych zostało także 30 drzew. Teren przy gimnazjum nr 4 w najbliższych miesiącach zmieni się diametralnie. Powstanie tam boisko lekkoatletyczne. 7 sierpnia to był ten historyczny dzień, w którym firma, która wygrała przetarg, weszła na plac budowy. Dzisiaj to zaledwie 5. dzień prac, a widać już efekty. Zostały wycięte zgodnie z decyzją drzewa, które musiały być usunięte. Od wczoraj ciężki sprzęt, jest już korytowanie. No i kolejne etapy. Inwestycja będzie kosztowała około 1 000 000 złotych, z czego 300 tysięcy stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta. Obiekt ma być gotowy na przełomie października i listopada. W ramach tego kompleksu powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej. Powstanie bieżnia 200-metrowa z 4 torami ze sztuczną tartanową nawierzchnią. Bieżnia 100-metrowa do sprintów, skocznia w dal, do skoków w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Oczywiście cały teren będzie na nowo ogrodzony, nowe ogrodzenie, nowe oświetlenie, monitoring. Nowoczesny, mała infrastruktura, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Z nowego obiektu korzystać będą nie tylko uczniowie gimnazjum, będzie on bowiem otwarty dla każdego.